tak se czasem myślę, że w byciu najlepszym bękartem kosmosu nie chodzi tylko o strzelanie. I wtedy szarpie struny. Taka tam wrażliwa strona. I w ogóle. Ej, zaraz, nie płacą mi za udowadnianie superowości. I tak jest oczywista. To teraz wracając do wspominek, pamiętasz plan? Że tamci strzelają, a potem wchodzą. No, jasne, że mnie słuchasz. Czyli pozostało cwaniakom już tylko załatwić, co nam trzeba i sprawdzić, czy dogadają się z gościem, co rządzi tą całą kotłownią. Wow, niezła robota! To się dopiero nazywa wejście smoka. Teraz czas na nas. Ruszamy, do dzieła! Powinienem sobie z tym poradzić. To było zaskakujące! Rozejrzyjmy się. Może jest tu coś, co się przyda. Miłe miejsce. Dlaczego ktoś chciałby żyć w starym, mrocznym i strasznym zamku? Dlaczego? Co w tym dziwnego? Najwyraźniej mamy komitet powitalny. Ojej, nie powinni byli się tak wysilać. Chyba nawet moje moce mają granice. Ktoś inny będzie musiał to załatwić. Thank you.
Kolejne wyzwanie? Może naprawdę się nas tu spodziewają? Nic ponad nasze siły, prawda? Ładnie, drużyno. Wow, czy ja słyszałem pochwały z ust Batmana? To naprawdę dziwny dzień. Krąży po świecie opowieść o człeku cudownym. Jego sama obecność niepokoi dogłębnie. To zabójca nad zabójców, to ja, Kanto do usług. A, wstawaj! Tak jak sądziłem, pułapka! Przygotowali się na wszystkie scenariusze. Właściwie jestem pod wrażeniem. Nie masz mi równego siłą, jak zaraz to ukażę. Stalowy człek z sercem jak ten dzwon, choć nie wiem po co tak żeluje włos. Wypina swą klatę i szczerzy twarz, choć desu przecież na wierzchu ma. Raz człek nietoperz był sobie żył, na zbrodni wciąż okrutnie się ścił. Nudny tak strasznie i ponury jak noc. Przyjaciół niewielu miał więc ten gość. Że ty w ogóle bierzesz i śmiesz? Czas na upadek! Sprawdźmy, co z takim krokiem! Paradny! Wam się wydaje, że mnie pokonaliście? Nic nie znaczy byle wartowny strzał! Łopocze niczym flagi nasz zew, jej czerwień, błękit i czysta biel. Choć dzika, zawzięta i brutalna jest, w pięknym obliczu chwalić się może też. Człek szybki, że nie spostrzegnie nikt, pojawi się i zniknie najzwyczajniej w mig. Jego ruchy szybkie jak błyskawica są, biegnie, wybiegnie, nikt nie zauważy go. A teraz ukażę, w czym faktyczny sens mej siły. A wstawaj! Czas na upadek! Gość otwiera gościom i co za to ma? Łomot własnym toporem.
ten kanto, to raczej powinien przemyśleć karierę śpiewaka i skupić się na uczciwym pilnowaniu pałacu. I nasze klauny w końcu docierają na miejsce, co już kojarzysz. Wbili się w środek gadki Darkseida, żądając prawdy. I co teraz, wielki przygalu? No to ja tyle. Wszystko, żem powiedział? To się kimnę. I nie, nie pisnę nawet, jak to się wszystko teraz skończy. Za spoilery to mi nie płacą. A teraz się odstąd. Nie masz gdzieś czegoś do roboty?